Tegoroczna świąteczna choinka będzie wyjątkowa. Na rynku stoi już od kilku dni żywe drzewko, a już w sobotę zostaną zapalone na nim światełka. Nie tylko drzewko jest wyjątkowe, ale także ozdoby, jakie na nim zawisną. Piękne, kolorowe ptaki świętego Franciszka, wykonane z drewnej ceramiki, przygotowuje wspólnota Betlejem. To będą ptaki świętego Franciszka, które po 800 latach, od kiedy święty Franciszek wygłosił do niej kazanie, przylecą teraz do Jaworzna. Trochę im zeszło, ale przylecą i mają zasiąść na naszej choince świątecznej na rynku. Ptaków jest w sumie 7 rodzajów i każdy z nich coś symbolizuje. Takie było założenie wspólnoty, aby nie tylko wykonać ozdoby, ale i nadać świątecznemu drzewku nowe znaczenie, przypomnieć jego sens i przesłanie. Cały sens świąt jest też taki, że on nam pomaga wejść w trochę inny klimat, w trochę inne myślenie. Święty Franciszek nazwał te ptaki w czasie kazania, które do nich wygłaszał, że to są szlachcice wśród stworzeń, więc myślę, że takich szlacheckich i szlachetnych cech nam bardzo potrzeba, nie tylko w święta, ale w tym okresie międzyświątecznym też. No i każdy z nich ma takie charakterystyczne imię, które jednocześnie jest postawą bardzo przydatną w życiu codziennym. To jeden ptak się nazywa otwartość, drugi życzliwość, trzeci hojność, czwarty wierność, więc na pewno one przychodzą nie tylko po to, żeby odpocząć na tej choince, ale też, żeby nam coś powiedzieć. Oprócz symbolicznych ptaków na choince pojawią się także inne ozdoby wykonane przez wspólnotę. Będą to wiklinowe kule i serca. Mniejszą wersję choinkowych ptaków świętego Franciszka będziecie mogli kupić podczas jarmarku bożonarodzeniowego na stoisku wspólnoty. Na rynku będzie mieć nasze rękodzieło, to, które tradycyjnie wykonujemy w ciągu roku. Też to jest specjalne rękodzieło świąteczne. Będą też miniatury tych ptaków, które będą na choince, będzie można sobie zakupić. Efekt pracy betlejemskiej ekipy będziecie mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę podczas uroczystego zapalenia światełek na choince.